Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem poruszyć dość taki poważny temat, to znaczy chciałem opowiedzieć o guzach złośliwych, ale o guzach pierwotnych, które w odróżnieniu od guzów przerzutowych powstają z komórek, które nieprawidłowych komórek nowotworowych, które zaczęły się dzielić i rosnąć właśnie w obrębie kręgosłupa. To znaczy nie zostały one przetransportowane, na przykład, co jest najczęściej, drogą krwi z innych miejsc, gdzie jest nowotwór, do kręgosłupa, tylko pierwotnie już powstały w kręgosłupie. Najczęstszym takim guzem jest chordoma, czyli struniak. Kolejnym u osób dorosłych jest chondrosarkoma, czyli chrzęstniakomięsak oraz kostniakomięsak, czyli osteosarkoma. Jeżeli chodzi o dzieci, no to najczęstszym guzem pierwotnym, złośliwym jest mięsak Ewinga, ale dzieci nie operuję, więc tutaj nie będę Państwu o tym opowiadał. Kolejną rzeczą taką ważną, no to jest ilość tych guzów wzrasta szybko, raczej ilość po 40 roku życia. Każda z tych patologii, każda z tych guzów wymaga szczegółowej oceny, a najczęściej leczenia operacyjnego. Bardzo Wam serdecznie dziękuję.